Rola kobiety według Biblii. Część 10. Ale czy w Biblii nie widzimy prorokini? I tutaj najczęściej wymieniane są takie imiona jak Maria, Debora, Hulda, Anna albo córki Filipa. Tak, znajdujemy prorokinie. Tak, ale nie możemy mylić nauczania i prorokowania. To jest widoczne między innymi w liście do Rzymian, 12 rozdział, od 6 do 8 wersetu. List do Rzymian, 12 rozdział, 6 do 8 wersetu, mówi nam: Rzymian, 12 rozdział, 6 do 8 wersetu, i mamy różne dary według danej nam łaski. Jeśli proroctwo, to niech będzie w miarę wiary. Jeśli posługiwanie, to w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli napomina, to w napominaniu. Kto rozdaje, to ze szczerością. Kto jest przełożony, to z gorliwością. Kto miłosierny, to z ochotą. Jak widać tutaj, oddzielnie jest nauczanie, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, i oddzielnie, jeśli proroctwo, to niech będzie w miarę wiary. I proroctwo od nauczania różni się tak, jak gorliwość od rozdawania. Prawda, że gorliwość i rozdawanie nie da się pomylić? Tak samo nie da się pomylić nauczania i prorokowania. Prorokowanie to przekazywanie słowa od Pana, odpowiedniego dla danej chwili. Może to być po prostu słowo zachęty, jak mówi nam na przykład pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset, skierowane do na przykład innej siostry. I to widzimy pierwszy list do Koryntian, 14:3. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Proroctwo należy odróżnić od nauczania. Nauczanie polega na wyjaśnianiu wersetu biblijnego lub prawdy ze Słowa Bożego. Jest to przedstawianie słowa. Natomiast kobiety jak najbardziej mogą i powinny prorokować. Mówi nam o tym 11 rozdział, 5 werset. 11 rozdział, werset 5 wręcz. Każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Czyli widać, że kobieta nie tylko może, ale powinna prorokować, natomiast nie może nauczać. Co więcej, przytaczanie przykładów ze Starego Testamentu nie jest decydujące w badaniu tej kwestii, ponieważ reprezentuje on odrębną dyspensację różniącą się od Nowego Testamentu. Działania Debory i Huldy nie usprawiedliwiają kobiet nauczających w naszych czasach. Należy zauważyć, że w przypadku Debory, co jest opisane w Księdze Sędziów, 4 rozdział od 4 do 5 wersetu, Księga Sędziów, 4 rozdział,
od 4 do 5 wersetu. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórzu Efraimskim i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Więc jeszcze mamy drugą królewską, 22, gdzie mamy opisaną prorokinię Huldę. Druga królewska. Pan, tutaj mamy druga księga królewska, przepraszam. Druga królewska, 22:14. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam i Akbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy, a gdy z nią porozmawiali. I także mamy druga Kronik 34:22. Poszedł więc Hilkiasz i ci, którym król kazał, do prorokiny Huldy, żony Szaluma, syna Tokhata, syna Hasry, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy i powiedzieli jej, o co chodzi. To widzimy w drugiej księdze Kronik. 34:22. To mężczyźni przychodzili do nich, do tych kobiet, aby skonsultować się z nimi w miejscu ich zamieszkania. Nie przejęły one władzy na własną rękę. Fakt, że kobiety prorokowały przy tych okazjach, tylko podkreśla duchową słabość mężczyzn w tamtych czasach i nie powinien zachęcać nas do popychania chrześcijańskich kobiet, do przejmowania i przyjmowania ról, które Bóg przypisał im w swojej mądrości. W Nowym Testamencie nie ma przykładów kobiet przejmujących obowiązki w miejsce mężczyzn, którzy zawiedli i upadli, ani kobiet zaproszonych przez apostołów do zajęcia miejsca mężczyzn w nauczaniu i prorokowaniu. Cztery córki Filipa prorokowały, ale nie nauczały. I to mamy opisane w Dziejach 21:9. Dzieje apostolskie 21:9. A ten miał cztery córki, panny, które prorokowały. Warto zauważyć, że nie zostały one wykorzystane do ostrzeżenia apostoła Pawła, mimo że najwyraźniej nie było tam ludzi, którzy mogliby to zrobić w ich imieniu. Zamiast tego Pan Jezus Chrystus wyraźnie zarządził, aby prorok z Jerozolimy, Agabus, udał się do Cezarei, aby wygłosić to proroctwo. To widzimy w Dziejach Apostolskich 21:10-11. Dzieje Apostolskie 21:10-11. A gdyśmy tam przez niemało dni pozostali, przyszedł z Judei prorok pewien imieniem Agab. Ten, przyszedłszy do nas i wziąwszy pas Pawła, związawszy sobie ręce i nogi, rzekł: to mówi Duch Święty.
męża, którego jest pasten, tak zwiążą w Jerozolimie Żydzi i podadzą go w ręce pogan. Mamy tutaj oczywiście odniesienia biblijne, które już były czytane, ale które też można uzupełnić. Wyjścia księga, czyli druga Mojżeszowa, 15:20-21. Księga Sędziów, 4 i 5 rozdział. Druga Królewska, 22:8-20. I druga Kronik, 34:14-28. Odnosi się to do Huldy. Także Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 36-38 wersetu, Anna. Dzieje Apostolskie, 21:9, córki Filipa. Także mamy zalecenie z 1 Koryntian, 11:5. Oraz możemy uznać, że odpowiedzieliśmy na 10 pytanie, a 11 pytanie, którym chciałbym się zająć przy następnej okazji, jest: czy zatem kobiety mogą gromadzić się między sobą na spotkaniach kobiet?